będąc młodą lekarką, która musi sobie wymyśleć pseudonim, bo teraz w wyższych sferach nastała moda, żeby każdy posiadał własny pseudonim w wiadomej teczce. Wszedł raz do mojej przychodni pacjent o wyglądzie zatroskanym. Dzień dobry, pani doktor. No niech pani doktor na mnie tylko spojrzy, o. Patrzę. I co? A co pani doktor widzi? Nic szczególnego. A tu. Tu pacjent sztuknął się w głowę, aż mlasnęło. I przybrał postawę wyczekującą. No i co? Widzę nic a nic, z wyjątkiem glacy. Otóż o glacę się właśnie rozchodzi, którą chciałbym sobie zagęścić. A czemuż to panu przeszkadza glaca? Albowiem dyskredytuję ją wiarygodność przez skojarzenia. Jakie skojarzenia? Na przykład łysy, który, jak opiewa piosenka ludowa pana Kazika, jedzie do Moskwy. Tak, ale jedna jaskółka nie robi wiosną. A na przykład rusycystyczny dysydent, który się z nienacka przechrzcił na zwolennika, też ma glace, nie? Cóż, honores mutans mores. A, pan poseł Dziewulski? Za przeproszeniem Marx. Który? Też nie miał najlepszej opinii, a przecież był uwłosiony aż do przesady. Bo to była podobnież peruga. Słowem, łysina aktualnie źle na człowieka rzutuje i chciałbym sobie wyeliminować. Indyjskim skalpelem? Przepraszam, skalpem? Skądże znowu? Transplantacją, pierś, albowiem mam opiekę uwłosioną, a tu. I można by stamtąd przerzucić włos na czaszkę, oczywiście za rekompensatą. Pomyślałam, że w naszej ogólnej zapaści publicznego zaufania warto wyjść do człowieka naprzeciw, zwłaszcza, że po ostatnich podwyżkach rekompensata też piechotą nie chodzi głośno. Proszę się położyć na leżance i udostępnić mię górną część tułowiu. Już udostępniam, ale gąszcz, nie? Jak dżungla. Spulchniłam pacjentowi skórę na glacy. Wyrżłam mu paręnaście płaty skórne z piersi. Przetransplantowałam na głowę. Pobrałam parę płaty z prawej i lewej pachy, żeby w uczesaniu byli dłuższe kosmyki. Zręcznie zeszyłam. A na całość rozpyliłam sztuczny nawóz od sołtysa, żeby się lepiej przyjęło. Już po wszystkim. Niech się pan teraz oglądnie w lusterku. Ach, cóż to za metaformoza. Rekompensuję się obficie na parapecie i odchodzę uzbrojony podobnie w zaufanie społeczne. Przepraszam, a pan też z klasy rządzącej? Nawet nie, ale koledzy z pracy patrzali na mnie ostatnio podejrzliwie, a żona też woli uwłosionych. Żegnam stukrotnie. Uwłosiony pacjent zaczął oddalać się po gumnie, a ja, zrekompensowana i wzbogacona o nowe doświadczenie medyczne, wróciłam do rozważań w temacie pseudominu. Bo jak już wszystkie, co ważniejsze osobistości w kraju mają, to nie będę się przecież wyróżniać od normy. Może 007? A może tirania? Albo anakonda? A może, żeby było bardziej naukowo, enema? Jeszcze pomyślę. Do usłyszenia. Będąc młodą lekarką, która musi sobie wymyśleć pseudonim, bo teraz w wyższych sferach nastała moda, żeby każdy posiadał własny pseudonim w wiadomej teczce. Wszedł raz do mojej przychodni pacjent o wyglądzie zatroskanym. Dzień dobry, pani doktor. No niech pani doktor na mnie tylko spojrzy, o. Patrzę. I co? A co pani doktor widzi? Nic szczególnego. A tu. Tu pacjent sztuknął się w głowę, aż mlasnęło. I przybrał postawę wyczekującą. No i co? Widzę nic a nic, z wyjątkiem glacy. Otóż o glacę się właśnie rozchodzi, którą chciałbym sobie zagęścić. A czemuż to panu przeszkadza glaca? Albowiem dyskredytuję ją wiarygodność przez skojarzenia. Jakie skojarzenia?
Na przykład Łysy, która jak opiewa piosenka ludowa pana Kazika, jedzie do Moskwy. Tak, ale jedna jaskółka nie robi wiosną. A na przykład rusycystyczny dysydent, który się z nienacka przechrzcił na zwolennika, też ma glace, nie? Cóż, honores mutans mores. A, pan poseł Dziewulski? Łyka naprzeciw, zwłaszcza, że po ostatnich podwyżkach rekompensata też piechotą nie chodzi głośno. Proszę się położyć na leżance i udostępnić mię górną część tułowiu. Już udostępniam, ale gąszcz, nie? Jak dżungla. Spulchniłam pacjentowi skórę na glacy. Wyrżłam mu paręnaście płaty skórne z piersi. Przetransplantowałam na głowę. Pobrałam parę płaty z prawej i lewej pachy, żeby w uczesaniu byli dłuższe kosmyki. Zręcznie zeszyłam. A na całość rozpyliłam sztuczny nawóz od sołtysa, żeby się lepiej przyjęło. Już po wszystkim. Niech się pan teraz oglądnie w lusterku. Ach, cóż to za metaformoza. Rekompensuję się obficie na parapecie i odchodzę uzbrojony podobnie w zaufanie społeczne. Przepraszam, a pan też z klasy rządzącej? Nawet nie, ale koledzy... A za przeproszeniem Marx. Który? A? Też nie miał najlepszej opinii, a przecież był uwłosiony aż do przesady. Bo to była podobnież peruga. Słowem, łysina aktualnie źle na człowieka rzutuje i chciałbym ją sobie wyeliminować. Indyjskim skalpelem? Przepraszam, skalpem? Skądże znowu? Transplantacją, pierś, albowiem mam opiecię uwłosioną, a tu. I można by stamtąd przerzucić włos na czaszkę, oczywiście za rekompensatą. Pomyślałam, że w naszej ogólnej zapaści publicznego zaufania warto wyjść do człowieka.